Witam was tutaj, cześć, czy mam i znowu, zapraszam was na kolejny odcinek z Steam's kanału, jest PlayStation 4, Mass Transit, scenariusze, pociągi. I dzisiaj w końcu zaczynamy pociągi. Tak, w końcu z grubej rudej możemy zacząć sobie pociągi. I pierwsza rzecz, która mi tutaj dzisiaj przyszła, to... A, spojrzę sobie na ankietę, widzicie co? To był błąd. To był błąd, bo wy zagłosowaliście tak w tej ankiecie, z panem komputerem na chwilę tutaj. Wy tak zagłosowaliście pan w tej ankiecie, że aż się odechciewa żyć. Jeden na jeden. Więc... Bye bye. Dobra. Cele. Okej, okay, dobra. Wszystko zrobione. Jedyne co, to za chwilę zbijemy tygodnie. I tak. Wy nie zagłosowaliście, no więc... Jak to się mówi, trudno. Ja zdecydowałem dosłownie przed chwilą, że stawimy tutaj ten duży dworzec. Najwyżej później będziemy kręcić nim, tak? To jest City Skylines, tu można wszystko zmienić. I tak, nie mogę tego teraz postawić. Z wiadomych przyczyn, bo... Po prostu upadniemy. Jest popyt. I tutaj jest jakiś problem. Tak, wiem, tutaj postawiłem to wysypisko śmieci. Powinno to mniej więcej tutaj działać. Jeżeli tutaj poprzecinamy te nasze budynki i damy im tutaj, żeby to trochę wyciszało. No, powiedzmy tu, tu, tu i tutaj. Tak, tu widzę, że dużo tych budynków nie powinno się znajdować. Dobrze, 62 tysiące. Czekaj, przyspieszmy sobie czas, bo już możemy. Bo już możemy. Dajmy sobie tutaj nasz pierwszy, w ogóle taki jest pierwszy dworzec. Ja jeszcze nigdy. Dworzec kolejowy robi wrażenie. Nowa stacja pociągowy kończy bieg. Problem z wodociągami. Dobra, za chwilę tym przejdziemy. Jaki jest problem? No, ojejku, wiesz co? To, że ty nie masz, a ty jesteś nowym budynkiem, to jeszcze tak naprawdę nic nie znaczy. Jeżeli by coś tutaj nie miało, to by coś znaczyło, ale tak poza tym... Ej, on naprawdę ładnie wygląda. Nie sądziłem, że aż taki niezły jest. Ale jak się też świetla. Mam nadzieję, że będzie ładnie działać, mu tutaj konsumować. I tutaj z góry mówię, tu jest miejsce na drugi. Tak? Co nie? O, tutaj, tylko jest brak funduszy póki co, więc... No, nie poławimy się. Ale powinniśmy w przyszłości móc tutaj się pobawić, co nie? Czekajcie. Z tego co mi się wydaje, czekaj, daj mi jeszcze raz ten dworzec. Dobra, to jest idealne, ja wymierzę na tutaj miejsce. Tu będzie drugi dworzec się znajdował. Tak, taka mniej więcej odległość tutaj. Dobra. Tak, gdybym to jeszcze tam stamtąd zapoło. Przyciąganie, to byłby istny lay-by. Dobra, tutaj nie wiem czy to też było na odcinku, tutaj się zacząłem trochę bawić drogami już po tej części miasta. Dobra, dajmy sobie dotąd i tutaj. Póki co takie zakręty i tu dałem miejsce do zawracania. Takie póki co przyszłościowe. Dobrze, ludzie się chcą budować, tym się może zajmiemy na początek. Dajmy sobie stąd tutaj. Przystanki, tak, wiem, zaraz tym się zajmiemy. Spokojnie, zaraz się pociągami zajmiemy. Nie, naprawdę nie musisz namawiać do tego, żebym budował pociągi. Pociągi wręcz same będą chciały się tutaj budować, jak zacznę się już tym zajmować. A póki co po prostu jeszcze się tutaj zajmuję tą podstawą. Dobra, start tutaj, tutaj i tutaj. Tu się budować, dowoli. Tak, tu mamy na naszą Aleję Sław. Jakieś budynki tutaj powstawimy, ale niekoniecznie teraz i z naszym pięknym budżetem. Dobrze, póki co nie z tego wyłączymy. Bo no wiadomo. Podobno jest głośny. Czekaj, pokaż to. Aż taki głośny to nie jest, jak jest wyłączony. Dobra. Tak, problem jest taki, że każda stacja kosztuje 45 tysięcy, a my mamy no trochę mniej. Dobra, i jeszcze trzeba nie do tych tory podstawić. Ojejku. Dobrze, zacznijmy sobie najpierw od jakiejś naprawdę odległej stacji. Tak, bo będziemy dzisiaj sobie powoli to rozbudowywać, a w międzyczasie miasto. Właściwie to w międzyczasie będzie miasto się rozbudowywać. Dobra. Tu jest pierwsza stacja, nie wiem jak wy, ale ja tutaj pierwszą stację chcę stoić. Kolej jednoszynowa, akurat to nie jedziemy kolego, więc... Wiem, szkoda, ale no... No cóż, dobra, 45 tysięcy na coś, na pierwszy rozbudowę. I tutaj... Tak, pamiętam, tutaj daliśmy sobie trochę biurek, ale póki co dajmy sobie, żeby coś takiego się tutaj budowało. Dobrze, i pomyślmy nad jakimiś tutaj parkami. Chyba mi tu nie wejdzie. No niestety. Ale już ten taki, ten dziwny park by wszedł.
to farma. Stąd taki to by też weszło. Dobra, a tutaj będzie jakieś monumenty. Dobra, to nie wejdzie na bank. Nie. Co to jest? A, to jest to miasteczko ruchu drogowego. Tak, pamiętam, chciałem je tutaj wstawić. Dobra, to nie wejdzie, nie. Nie, nie. Stadion tutaj na pewno nie wejdzie, to nas nie muszę patrzeć. To by weszło, ale z drugiej strony nie wejdzie, nie wejdzie. Nie wejdzie, nie wejdzie. Nie wejdzie. Może to nie. To nie. To nie. Więc wszystko spokojnie gra. Na wszystko będzie czas. To by tu weszło bokiem. Pad helikopterów. 80 tysięcy, idź pan. Może wstawimy później. Ten budynek na ciut za duży. To będzie trzeba wstawić, ale nie mamy jeszcze, nie jesteśmy gotowi. To by tu ładnie weszło. Ile kosztuje? 80, okej. Okay. Na wszystko trzeba niestety zrobić. Znaczy niestety, tak. Sphinx też tu ładnie wejdzie, ale kosztuje 250 tysięcy. Ta wieża, z tego co pamiętam, też wchodzi. Tylko ona kosztuje 20 tysięcy, ale to by się nawet zmieściła. Dobra, to na razie tam się zajmiemy później. Co to jest? Od nich zwycięstwo w nowe tereny powodziowe. Okej. Okay. Rozumiem, że jest jakieś naprawdę cudne. Jeżeli się dostaje za to budynek. Wow. Ej, to jest ten najwyższy w grze. Możemy go sobie montować. Dobra. Wiele planowa stacja kolejowa. Jest cała, ja taką już jedną postawiłem. Tylko końcowo. Okej, dobra, to się zmieści. Budynek już istnieje, no to chyba nie postawimy drugiego. Dobra. W miarę rozumiem. I mamy w miarę forsy, aby postawić naszą pierwszą stację. Taką normalną. Dobra, tutaj miała być, co nie? Och. Jacy zadowoleni? Ja też bym był zadowolony w sumie. Dobra, jeżeli tu mamy pierwszą stację, to przydałoby się pomyśleć nad jakąś kolejną. Miałem na myśli tutaj wstawić, ale się teraz zastanawiam. Pierwszy jest brak funduszy, to jest primo. Po drugie tu trzeba nie wstawić. I się zastanawiam, czy tutaj wstawić. Da, wstawmy tutaj na końcu, tak, tu może być jednak mimo wszystko potrzebne. Dobrze, pokaż mi, ile ludzi korzysta z tej drogi fizycznie. Ja widzę, że trochę jest tu. Aja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 j
części. Dobra, zaraz pomyślimy. Przyspieszyliśmy sobie trochę czas, to w końcu po długim czasie możemy rozwijać to miasto. No bo ostatnio go zazwyczaj dzieliliśmy na tych frajerów, miasto frajerów. Okej, czekaj, tu mnie to przeweszło. Co? Czekaj, tu jeszcze mi po tej stronie może wejdzie. Chyba jest tutaj trochę inna rozpiętość. Oj, szkoda. Chyba, żebyśmy tu sobie to wmontowali. Akurat to jest nawet trochę dobrym pomysłem. Czekaj, to sobie tutaj dajmy. Tutaj w sumie ta droga nie jest aż tak nam bardzo niezbędna. Okej. Dobra, niech będzie. Czemu by nie? Dobrze, póki co my sobie to wyłączajmy, aby więcej zarabiać. I pociągi międzymiastowe na razie wyłączamy. Tutaj na pewno będą wyłączone. Tu mamy trasę. Tą trasę sobie podłączymy na pewno tutaj, ale niekoniecznie w danym momencie jeszcze. No tak, bo my tutaj strasznie przyspieszyliśmy. A my teraz musimy sobie tutaj łączyć powoli te pociągi. Dobrze. Tak, tutaj była nasza ścieżka rowerowa i tą ścieżkę jednak bym chciała jakoś utrzymać, żeby tutaj istniała. Ale to może za chwilę. Może nawet pociągi. Czy pociągi by się udało tu pocisnąć środkiem? Dałoby się. Okej. Brzmi się interesująco. No dobra. Skoro można, to czemu by nie? Dobra, stąd. Słup. Tutaj już w złym miejscu. Tutaj jadą tory kolejowe. Dobrze, zaraz spróbujmy sobie teraz odbudować tą drogę. Tak, wiem, zrobiliśmy tutaj skrzyżowanie, ale na razie niech już będzie. Dobra. Czekaj, tu
tutaj to mi wejdzie w miarę. A, czekaj. Powieszę to. I teraz spróbuj tutaj wejść. Spróbujmy tu wejść. Okej, dobra, czekaj. Jest na tym samym ładnym poziomie. Dobra. Jako tako mi tu poszło. Jedyne co to rozwaliliśmy, tutaj bardzo dużo ścieżek rowerowych, ale tym się za chwilę zajmiemy. To nie jest na razie największy problem. Na razie. Na razie póki jeszcze ludzie nie strajkują, to nie jest największy problem. Dobrze, tutaj to nie weszło dobrze. Czekaj. Tu musimy sobie zrobić istny... Czekaj, czekaj. Znaczy, tutaj skręcasz. I tutaj. Stąd jedziesz tu. Nie, okej, okay, dobra, nie. No dobra, niech będzie już w ten sposób. Dobrze, tylko tą ścieżkę trzeba naprawić. To jest straszny wzrost, co się stało. Oj, wreszcie. Ja tu widzę, że jeszcze będzie gorzej. Pierwsza linia pomocnicza wypadł. Dobra. Widzę, że tak przejdziemy. Ale tu się robi problem. Okej, dobra, dobra. Dogadamy się. Dogadamy się z tymi ścieżkami. Dobra, tu się podłączymy. Tutaj zrobimy sobie przejście. Dobra. I stąd tutaj zrobimy sobie dojście w dół. Tak, póki co nasze jeszcze pociągi nie jeżdżą, ale za chwilę puścimy sobie naszą pierwszą linię, co nie? Tak, tu z tego co pamiętam było zejście, ale ten dworzec sobie trochę to zepsuł, więc niech tutaj wróci nasze przejście. I tutaj są teraz pociągi, więc ścieżka też została rozwalona. Czekaj, trochę fajnie na ślepo tutaj z tym manewrować, ale dobra, już niech będzie. I tutaj, no niestety, nie mamy wyboru. Kolejna stacja będzie gdzieś tu. Tak. Niech będzie tutaj. Tu będzie musiało to zjechać pod ziemię, niestety. Nie, inaczej tego nie wymyślę. No ale no i tak dużo się udało tutaj zrobić ładnie. Żeby to jeździło górą. Dobra, jeżeli tutaj mi się taki ładny zjazd udało, to tutaj bym też tego preferował. Tylko, że tu jest później duża droga. Okej, okay, dobra, rozumiem. Okej, okay, dobra, jako tako to się tu udało. Dobrze, tutaj ten pociąg możemy sobie zakręcić. I tu widzę, że to będzie kosztować. Właśnie dlatego nie lubię robić metra z pociągów. To kosztuje grubą forsę. Przyspieszmy czas. I grube forsy czasu? Nie. Aż tak nawet z czasem nie jest. Jak z forsą teraz. Okej, ja chcę tu krętą. Kręta. Bo krętą tu sobie ładne wykręcę. Dobra. Kręta będzie mi tu stąd iść. Dobra, 19. Wiem, stać mnie, ale nie stać nas na zejście poniżej dokładnie tego, co mówiłem. Dobra, mamy kolejny dworzec. Kolejny dworzec, trzeba wyłączyć pociągi międzymiastowe i wyłączyć na razie stację. No i stąd to już nie widzę jakichś tutaj dużych problemów. Tak, wiem, tutaj trzeba będzie i to będzie, niekoniecznie teraz. Tutaj sobie to całkowicie przebudujemy, co nie, tu będzie ten nasz wielki węzeł, co zazwyczaj z niego korzystamy, ale póki co zrobimy to sobie normalną metodą. Jedna wnuczka. Nie, normalną po prostu metodą. Czekaj. Jeżeli to jest... Tak, to jest w miarę prosto. Okej, okay, dobra. To tu będzie też kolejna stacja. Dobra. Jeżeli pociągi tej stacji będą jeździć w ten sposób, dajmy tutaj linii pomocnicze, to nasze pociągi będą musiały jechać na takiej odległości. Czyli dojeżdżasz tego kawałka, wyburzasz to, dojeżdżasz tego kawałka, wyburzasz to i łączysz. No, w miarę ładny zakręt. Z innych sfer, więc nie próbujcie ich pojąć. Dobra, to samo zrobimy tutaj. Ciach, ciach. A ma dojechać, tutaj na to samo wyjdzie, że je wyburzę i postawię to.
Dobra, mamy pierwszą nitkę. Możemy włączyć nasze dworce. Włączamy. Ło, jacy zadowoleni. Włączamy. Przeszczęśliwi oni są. Jak dla mnie, nie wiem czy jak dla was, ale dla mnie to nie są przeszczęśliwi. Jeszcze bardziej są przeszczęśliwi, że nasze śmieci jak zawsze nie działają. Tak, czy mamy cały czas tutaj jedną z pola? Nie, nie, dwie już są. Okej, dobra, to już przynajmniej tyle. Zainwestujmy w kolejną. Dobrze. Macie ludzie. Puszczam wam pierwszą linię kolejową. To jest historyczny moment do tego miasta. Patrzcie, jak oni będą się teraz cieszyć. Oni po prostu będą zachwyceni. Zresztą tutaj ci też nie mają jeszcze póki co żadnego połączenia. Dobra. Póki co sobie zróbmy taką pierwszą, okej? No później będziemy myśleć nad rozbudową, ale póki co pierwsza musi być i śmieciami się musimy zająć. Oh yeah. Czekaj, pierwszy pociąg. Stój. Chcę się tam przejechać. I czekaj, zerknijmy na trasę, czy już ktoś jest? Już. Już są ludzie. Ej, pociąg. Ja kliknąłem śledź. Dobra, jedziemy. Sobie dajmy na zwolny tryb. Przejedziemy się naszą pierwszą. Nie wiem jak wy, ale jestem w końcu zadowolony, że mi się udało do tego momentu dobić. Od teraz to już powinno być trochę łatwiej iść dalej. No ale zobaczymy. Pierwsza stacja. Już są chętni. Już są chętni. Ile było chętnych? 10. 10 wybrańców już jedzie pierwszym przejazdem linii pierwszej pociągu niebieskiego. Jedziemy teraz do kolejnej stacji, na której też już są chętni. Tak, są chętni. Jedzie teraz 9 osób pierwszym przejazdem. Jedziemy dalej. Następna stacja. Nie, to teraz będzie. O, tu widzę, że się nie kodykować, ale dobra. Wspaniały ten pomysł, żeby pociągi jeździły tutaj dołem, to jest naprawdę świetny. I jedziemy dalej. Następna stacja. Dworzec Wileński. Drzwi otwierają się z lewej strony. O, duże wysiadło. I parę wsiadło nawet. Dobra. Okej. To było do przewidzenia, że tutaj będą ludzie czekać. Ale póki co na razie dajmy sobie zastępmy na tych. Na tylu ile teraz jest. Będziemy sobie patrzeć, co nie? Mniej więcej jak oni tutaj jeżdżą. I żeby to mniej więcej póki co jeździło. Czekaj, czy to jest ten pociąg? Nie. To jest ten pociąg. Nie, to też nie jest ten pociąg. To jest ten. To my tym jedziemy. Okej, dobra, widzimy. Pierwszy pociąg już jest w miarę nawet pełen. Świetnie. Dobra, wracając do naszych popytów i śmieci. I na razie będziemy walczyć z tym, żeby w ogóle nasze śmieci się opróżniały z naszych miast. Status spalania jest kiepski. Trzeba byłoby jeszcze dwie spalarnie spokojnie postawić, żeby wyjść na plus. To nie jest dobre, wydaje się. To nie jest w ogóle dobre, wydaje się. Dobra, słuchaj, tutaj gdzieś była autostrada. O, tutaj jest autostrada, okej, dobra. Tak, bo tu trzeba nie też dużą drogę postawić gdzieś. Na razie jeszcze jej nie ma, ale trzeba się tym zająć. Dobrze, daj tutaj. I tutaj ta nasza droga jednokierunkowa, która na razie jest w złym kierunku. Dobra, niech to tak się ciągnie. I stąd trzeba pójść do góry. Dobra. Przejechać nad tym i nad kolejnymi torami. Dajmy sobie tu więcej miejsca. Tak na logikę pójdźmy. Ile ja tu mogę wmontować pociągów? No miliony. Dobra, no i po takiej odległości. Czekaj, jaka to była odległość tego? Okej. Czekaj. Czekaj. Ile to kosztowało? 740, dobra. 740, dobra. Z takiej odległości powinniśmy być na tej samej wysokości, co jesteśmy tam. Dobra, daj tutaj to już do zawracania. Dobra. I tutaj daj naszą ścieżkę dobrową. Dobra, czyli tutaj powinniśmy być w stanie zbudować kolejny pas. 40. To jest aż tak daleko. Widzę, że tutaj wysokość nie robi różnicy. A tu będzie robić. A tutaj weszło. Ciach i ciach. Okej, dobra.
jako takie są dojazdy. Pieniądze się nam nie rosną na drzewach. To mogę już powiedzieć teraz. I daj, ma tutaj zwykłą drogę. Stąd tu musimy sobie zrobić nawet jakiekolwiek połączenie do tych ludzi. Tak, czekaj. Czy to jest ta odległość? Nie, to nie jest ta odległość. Ale blisko byłem. Liczy się punkt za bycie blisko. Dobra, tu będzie to wielkie torowisko. I tutaj gdzieś to torowisko będzie musiało ujść. Na razie nie mam na to pomysłów. Na razie się mnie nie pytajcie, tak? To jest daleka przyszłość. Tu na przykład może być handel też. Bo tutaj też przewiduję, żeby to tak ładnie wyglądało. Dobra, tutaj jest nasza główna nitka wody. Dajmy sobie od tego swojego. Brakuje mi opcji. O! Duże miasto, nowy kawałek ziemi, stacja uzdatniania wody. Jest, krematorium, kryokrypta. Dobra, bardzo dobrze i forsat najważniejsze. Dajmy sobie stąd. Zobaczcie, nasze miasto w końcu zaczęło się rozwijać. Skoro coś takiego się pojawiło. 70 tysięcy, bardzo ładnie. Wydaje to niestety wszystko na... nie na wiadomo co. Na spalarnię. Okej, tu będzie jedna. Bo musimy też się to niestety trochę rozrzucać po całym mieście. Dobra, tutaj są nasze elektrownie. To niech tutaj będzie kolejna. I tu sobie ulepszmy tą drogę do czegoś takiego. Dobra, niech będzie. Jedna wjazdowa, dwie wyjazdowe. Powinno to trochę ułatwić ruch, nie wiem. Ale jest to między śmieciami, więc od tego zaczynamy, tak? Dobra, tutaj nawet ten nasz pseudo-przemysł. O, możemy wyburzyć. Świetnie. To jest naprawdę wspaniała wiadomość. A ty? Przynajmniej nie wolno. Zbyt wiele problemów. Dobra, opróżnij i włącz ciebie. Dobra, jak tam jest status spalania? Pokaż mi to. I ją prawie się wyrabiamy. Dobrze, a pokaż mi ciąg. Okej. Okej, widzę, że jesteś w miarę pełen. Dobra, zainwestujmy. Jeszcze jeden pociąg będzie. Tak. Niech już będzie. Mamy tutaj ten... właśnie, mamy ten główny dworzec. A nie mamy podłączenia do zewnętrznej sieci kolejowej. Może od tego byłoby warto zacząć. Tak teraz pomyślałem. Dobra, dajmy sobie tutaj takie podłączenie. Póki co pseudo, co nie? Oczywiście wszystko pseudo jest na razie. Dobra, jeżeli tu sobie damy taki zjazd, to tutaj... okej, okay, na tak nie. Wy teraz zaraz zobaczycie, co ja tutaj kombinuję, tak? To jest większy plan. Tutaj sobie to zjedzie, no na... powiedzmy na taką odległość. Dobra. To sobie pociągniemy. Czekajcie, ja muszę jeszcze patrzeć na forsę. Może jeszcze na dzisiaj jakąś jeszcze jedną linię mi się udało. Wspomnę, dzisiaj jest najpóźniej nagrywany odcinek, jaki nagrywam na tym kanale. Dobra. Taki pseudo na razie rozjazd mamy. Z każdego toru mogą wjechać. Fajnie. Chyba. Dobra, i tak. Tutaj... no nie, nie przejedziemy tędy. Musimy przejechać na drugą stronę rzeki. A tutaj jest nasza główna droga. Czekaj, pociągnijmy sobie tę główną drogę. Żeby ona tutaj już tak biegła. Biegnie, niech biegnie, niech biegnie. A, tu jest linia pomocnicza, świetnie. I do tej linii pomocniczej tu sobie dajmy dojazd. O, dobra, idealnie. I dzięki temu teraz wiemy mniej więcej, jak ten pociąg tutaj ma jechać, tak? O, ja tutaj ma jeszcze... nie, no, czekaj, nie tutaj. Daj dotąd. Tutaj do góry. Dobra. Ciach. Tu będzie przejazd. Okej, dobra. Tutaj w miarę jeszcze idzie prosto. Stąd tutaj na razie sobie pociągniemy jakkolwiek, żeby dojechało, okej? Żeby nie było. Ja tu na razie po prostu chcę to podłączyć do sieci głównej pociągów. Do zewnętrznej. No, okej, dobra. Linie pomocnicze tutaj już nie pomagacie. Znowu ładnie zdałem w forsę, a mimo tego jesteśmy na bardzo niskich podatkach. I ja naprawdę mówię, że tu jesteśmy na niskich podatkach.
To już nie jest te 1%, co było wcześniej, bo to byłaby trochę lekka przesada przy takim mieście już. Trzeba coś już zarabiać, ale i tak jest, są niskie. Dobra, stąd. No, no, no niestety, ale tak. Tu musimy zrobić sobie zjazd. I on najlepiej jakby był już tutaj do góry trochę podniesiony. Dobrze, no i tutaj musimy sobie zrobić, i to jest akurat ta najgorsza rzecz. Taki most. Bo on będzie kosztować fortunę. Dobrze, musimy przyspieszmy czas. Bo musimy zarobić trochę forsy na te pociągi. Swoją drogą. A pociągi będą teraz tutaj szybciej kursować przy okazji. Nie o tym, jak o tutaj chodziło. To sieć trzeba podłączyć jakoś stąd. Okej, daj mi tutaj linie pomocnicze. O, dokładnie. Możemy to zrobić w ten sposób, ale akurat tego sposobu nie lubię zbytnio. Czekaj, daj. Da. Wyłącz linie pomocnicze. Już nie pomagacie. Okej. O. Dobra, coś takiego. Dobra. I coś takiego. Dobra, niech póki co coś takiego tutaj nam istnieje. Tak chyba, jakby nie chciał dalej wjechać, to się powinien psuć. Dobra, niech będzie. Bo jednak jakiekolwiek podłączenie my tu musimy mieć. Dobrze, 30 tysięcy, okej. Bardzo ładnie. Stąd nasz ciamciąg będzie musiał przejechać naprawdę kawał drogi. 16 tysięcy, niech już ci będzie. I stąd zjedzie w... nie. Tutaj jeszcze przejedzie górą. Ta, wiem, tutaj trzeba nie pomanewrować trochę tym. I tutaj zjedziesz w dół. Czekaj. Tak, wiem, że drutę rozwaliłem. Zaraz z drutem się zajmę, tak? Bo nasz przemysł w ogóle chce się budować, tak? Poza tym, pomijając to wszystko. A ja na razie mu nie pozwolę, hehe. Chciałby się budować, może tak lepiej to powiedziane. Dobra, no ja mamy podłączenie z pociągami zewnętrznymi. Zwolnimy sobie trochę czas. Na razie nic tutaj nie jedzie. I zbliżamy się do 30 minut odcinka. Dobrze, kryzys żegnany co do śmieci. Bardzo dobrze. W końcu bym Gdańsz powiedział. I nasz przemysł zaraz eksploduje. Właśnie. Przemysł. Przemysł. Ej, on wydobywał... On już wydobył wszystko? Co? Ja nie będę na to przygotowany. Najwyżej się kupi jeszcze ten kolejny kawałek ziemi. Ale teraz idziemy w tym kierunku, do dopy. Właśnie, kupmy kolejny kawałek ziemi, żeby nie zapomnieć. Idziemy tu. 9 tysięcy, niech ci będzie. Dobra. Pokaż mi... O! Ej, ty! Kolejne tory? Nie wiem jak wy, ale to aż się prosi na podłączenie. A to naprawdę całkiem ładnie tutaj jeszcze jedzie. Więc... Nie wiem czemu tak to wygląda, ale... Aż się prosi. Dobrze. Tak, widzę, że coraz bardziej trzeba zrobić te nasze podłączenie. Dobra, niech na razie tu będzie przejazd kolejowy. Ale później on tu musi na pewno zniknąć. Bo tutaj to jest wyrok śmierci. Dobrze, no i stąd... Grube pieniądze teraz wydajemy na nic tak naprawdę. Dobrze. Kurczę, jeszcze jeden kawałek ziemi trzeba kupić. Dobra. Mamy forsę. Nie mamy możliwość kupowania. 14 tysięcy, dużo. Ale dobra, niech ci będzie. Mamy dostęp do wody, to jest też dobre. Nad wodą też możemy się zastanowić, żeby coś tutaj zrobić, ale jest ropa. Po pierwsze, to jest ropa. Po drugie, mamy podłączenie do pociągów z drugiego już kawałka ziemi, czego się naprawdę nie spodziewałem. Pokaż mi tu wszystkie drogi. Okej, dużo frajerów tutaj jedzie, ale pociągów na razie żadne zewnętrzne jeszcze nie wiedzą może, że mogą dojechać.
bo coś w tym jest w sumie. Dobra, zobaczymy. To mam na razie takie ładne tatowisko. I a propos pociągów, to jeśli gdzieś by się przydała stacja, to tu. My na razie sobie przemysł rozbudujemy tutaj, na tej drodze. To nie. Zmień kierunek. Ciach, ciach, ciach. Bo tutaj jest dużo miejsca, na razie póki co wolnego, a nie przewiduję na razie tutaj jako takiej jakiejś wielkiej rozbudowy. Więc póki co tutaj sobie się będzie budować nasz przemysł. Dajmy tutaj tę zwykłą gruntową, idę na sam koniec, a tu nie chcę się pojawić. I im tu też trzeba będzie wstawić jakiś... Nie wiem jeszcze na razie co, ale to też trzeba będzie się tutaj wstawić. Tak. Chcecie jakąś stację, o to mi chodziło. Tak. Tylko, że gdzie tutaj wstawić stację, jak ja teraz tak ładnie gruntownie to będę budować. Dobrze, na razie dajmy im tutaj dojazd. Budujcie się. Dowoli. Serio, dowoli. Bo jest popyt na was. Na razie go nie chciałem wykorzystywać, ale teraz budujcie się dowoli. Samemu co do tego handlu też na razie mam mieszane uczucia, bo jest na nich popyt, a nie mam zbytnie na razie pomysłu, gdzie go wmontować. No a daj mi linie pomocnicze, bo się by przydały. A tutaj to wyciszymy sobie. I tu macie drogę. I tu jakby ktoś się zastanawiał, tak, jest wjazd na autostradę. Dobra. Wy tu się chcecie budować, bardzo słusznie. Czekaj, jak oni już się chcą budować, to my tu możemy sobie dać autostradę. Wiem, że zbieramy teraz pieniądze, ale cicho. I z autostrady tutaj zjazd w lewo i w prawo. Znaczy w sensie wjazd i zjazd. To im też tutaj trochę się spodoba. Dobra. I to na razie tyle z tego, co bym tutaj wymyślał teraz. Bo trzeba im tu jeszcze postawić stację. To jest pewne, bo oni tutaj potrzebują tej stacji jak nic. Jednakże sądzę, że zanim tutaj stację wmontujemy, bo to jest potrzebne akurat, to nie wiem czy pamiętacie, ale gdzieś tu, czekaj. Wejdźmy sobie w strefy. Tu jest wielka dzielnica handlowa i oni potrzebują komunikacji. Tutaj też jest miejsce przygotowane, co nie? Ale tu jest wielka dzielnica handlowa. I jak dla mnie oni najbardziej potrzebują. I tego nie wiem, czy tutaj wstawić jedną i tu dwie, nie, czekaj, daj tu jedną stację i tu będzie druga. Oh yeah. Zaczynam to powoli, podoba mi ci się. Dobra, dajmy sobie 40 minut odcinka, już niech trudno nie będzie. Właśnie, jak tam tutaj ciągi, okej. Nie podnoś budżetu, okej, dobra, widzę, że on całkiem ładnie tutaj zabieracie ludzi. Bo smak sprzedobowy to jest 160. Dobrze, postarajmy się go nie przekroczyć. Czy ktoś może jedzie tamto oraz co? Nie, na razie nikt nie jedzie do mojego miasta. O, tutaj jadą. Jakieś pociągi zewnętrzne. Jedzie. Jedzie pociąg zewnętrzny. Ile ludzi do nas chce przyjechać? 82? Wow. Okej. Proszę bardzo, oto pierwszy przyjazd pociągu z daleka. Tak, bo nie z naszego miasta. Dzisiaj dużo rzeczy pierwszych zrobiliśmy. Jakby zaczęliśmy się bawić. O, nasza wieża radiowa. I dojechaliśmy. Buja. No, w końcu. Przywiózł ludzi. Nikt nie czekał. No, smutne. I jadą już kolejne. Co dobre, co dobra wiadomość. Przyjechał pierwszy zwiadowcy. Czy ktoś tu będzie chciał z tej linii korzystać? I jak widać chyba tak. Dajmy sobie tutaj takie coś. Jakby ktoś chciał ominąć nasze miasto, to niech będzie. Niech ma. Wow. Ile forchy. Tyle forchy, że aż bym sobie to postawił kolejną elektrownię naftową. Mam tu już rzecz na małe wiedzieć. Chyba, może to i jest pomysł. Wiecie co, może to jest pomysł. A niech już wam będzie. Ale musimy postawić stację, więc... C
chcę ją tutaj tą drugą też trzeba było postawić, żebym nie zapomniał o niej później. Tak, trzeba będzie się nad tym trochę rozprawić. Dobra, jak tam wy tu korzystacie z tych linii? No całkiem dobrze z tego co widzę. W następnym odcinku na pewno tutaj trzeba nie pociągnąć pociągi. Bo to nie jest jakoś strasznie trudne, a nawet w miarę łatwe. Też się zastanowiłem. Tutaj im dajmy taki pas handlowy. Póki co. Tak, nie ma, macie. Tutaj tak samo będzie jakieś tam budynki handlowe. Wiem, wy się tutaj od razu wybudujecie, bo macie duży popyt. Ale nagrywanie prawie że o 23 odcinku to jest zupełnie. Jak na przyszłość wam mówię, jakby ktoś was zaczynał karierę YouTube'ową, to bez przesady. Znaczy, no ja chciałem akurat dla was zrobić tutaj to jest moje takie w teorii, chociaż poświęcenie, ale bez przesady, naprawdę. Dobrze, jest trochę forsy. Świetnie. Z tym, że ja czekam jeszcze na kolejną przypływ forsy. Okej, tu jest zmiana blisko tego dworca, ale już niech będzie, teraz to tutaj zauważyłem. Dobrze, pierwsza stacja miała być gdzieś tutaj. Tak, tak. Dobra, niech będzie. Nie wiadomo, kto. I tutaj, czekaj. Tu będzie zjazd w dół. I tu będzie wyjazd. Jak najdłuższy. Czyli taki, okej, dobra, niech ci będzie. I stąd tu będziemy mieli zakręt. To samo trzeba byłoby tutaj zrobić, tu niestety trzeba znowu wpuścić to pod ziemię. Ale... tu będzie kolejna stacja. Tak, i ta stacja może nawet się przyczynić do tego, że tu będzie kolejna stacja. Możemy taką zrobić tutaj kolejkę. Czy nawet stąd, stąd ten pociąg by nie pojechał gdzieś tu. Ogólnie tutaj też jest miejsce na pociągi, tak, na stacji, ale to na razie tak jakby coś. Dobrze, poczekajmy na te 45 tysięcy. Jest na maksze przyspieszone wszystko. Przy okazji można sobie czekaj. Tak, możemy. Podłączmy sobie tutaj ten tunel. Tak, tutaj będą dwie linie jeździć tym samym kawałkiem krótkim. Póki co. Bo nie mam na razie pomysłu jak to ominąć. A nie mam też kupy forsy, żeby aż tak się tutaj bawić. Więc... no to trudno, tak raz się żyje. Dobrze, póki czekamy na razie, a nie chcę jeszcze wydawać kupy forsy na tą stację, to możemy sobie tutaj zrobić pseudo dojazd, co nie? Dobra, dajmy sobie tu i tu, proszę bardzo. Dobrze, widzę, że jesteśmy blisko i widzę, że tutaj te pociągi nawet w miarę powinny... Nie patrzyłem tutaj... Dobra, to zatekniemy za chwilę, jak tam nasze słupki się przesuwają? 45 tysięcy, mamy. Mamy, czekaj, a tak właściwie, to jak tam nasze podatki? Nie wiem jak wy, ale jak dla mnie powinny być na 9. No ale takie jakieś moje czyste przeczucie, że... oni się z tym źle czują, że są takie niskie. Dobra, macie tutaj stację, proszę bardzo. I stąd tutaj będzie wyjazd. Tu na górę. Ej, w sumie, tu jest tyle wolnej przestrzeni, że tu można... Czekaj, daj tutaj, tu będzie zakręt ostry. Możemy nawet coś takiego tu zrobić. Buja. Tylko teraz tutaj trzeba tym podziemnym wykręcić, żeby nie było jakiegoś problemu później. Tak, dobra. Stąd tutaj. Dobra. Właśnie, wyłączyłem tutaj, żeby nie przyjeżdżały mi pociągi z zagranicy, bo tego strasznie nie lubię. Tam tu jest głośno, no ludzie, no. Wybudowali się tutaj, gdzie miała być przyszła stacja, no co tu z dużo zrzędu. I jest jeszcze handel. Nie, to jest kompletna wasza desperacja, że tutaj się wybudowaliście. Ja naprawdę na to nic nie poradzę. Możecie tylko się zamienić w biura, a więcej to ja wam nie dam. Dobrze, nasza linia będzie jechać stąd, tu. Oj, co to bardzo nie jest. Jak nie wiem... tutaj... jest, działa dobrze stacja, bo się zastanawiałem, czy będzie to dobrze działać. Na drugi pelon wjeżdża. Dobra, jeżeli tak działa, to możemy iść spokojnie w te pociągi. Bo się nad tym zastanawiałem trochę, ale widzę, więc niech już będzie. Dobrze, i tutaj dojeżdża. Okej, idealnie z czasem nawet się wydawiliśmy. Handel się chce bardzo budować, tym się jutro zajmiemy. Jutro się zajmiemy tą tutaj bardziej częścią, żeby to budować, co nie? Mamy tutaj też pociągi, co nie? Jakoś podłączone, póki co tutaj tym zygzakiem. Tu jest trochę ropy, z tego co pamiętam, tu jest ropa. I będziemy mogli się tym dalej tutaj zająć. A tutaj
Okej, jest trochę forsy, zwolnimy sobie czas po pierwsze. Jest trochę forsy, więc możemy zainwestować. Macie tu ludzie autostradę. To wam przyspieszy naprawdę o nie lada czas. Okej, widzę, że jest swoje urocze. Dobra. A to jest ostatnia rzecz, którą robię dzisiaj, tak? Jakby to się stanie jeszcze. Dobra, tu widzę, że tak, tu jest rzeczywiście taka strama górka. Dobrze, czekaj, dotąd. I tutaj wam zrobimy taki pseudo na razie węzeł. Taki, jaki najczęściej teraz stosuję, odkąd są, jest tych dróg o wiele więcej, co nie? Czekaj, dotąd. Okej, dobra, tutaj. Tutaj. I stąd tu będzie jeden zjazd. Od razu w dół, prawie że. Dobra. Okej. Okay. I stąd tu będzie górą jechać. Stąd i tu będzie zjazd. Dobra. I zmienimy tu kierunek. Trochę to naprawienie mi tutaj psuje trochę. Często muszę to przestawić dwa razy, ale dobra, już nie będzie. Stąd tu będzie zjazd oczywiście. Ciach. I tak samo będzie tutaj. Będzie zjazd. Zjazd. I tutaj, proszę bardzo. Dobra, no i to powinno wam chociaż trochę przyspieszyć ruch. Bo wiem, że to jest na pewno dużo, dużo się tu ciśnie. Co nie? A tutaj wam jeszcze nie pomagam zbytnio, bo wy jesteście tutaj daleko i mnie to mało interesuje, co wy tutaj robicie. Ale jeżeli będziecie mieli tutaj teraz taką autostradę, to tam to naprawdę powinno przyspieszyć. Dobrze, zerknijmy sobie na mapę. Okej, okay, widzę, że z komunikacji ładnie korzystacie. Czekaj, pokaż mi komunikację właśnie. Nasza pierwsza linia. Dobra, jest dobrze, jest opanowana. Dużo ludzi z niej korzysta, a nasza druga linia. Też jest dużo ludzi z niej korzysta. Gdzie to jest? Okej, okay, tutaj widzę, że jest dużo i tutaj też trochę czeka. 16 znowu tutaj. 33. 35. No ładnie, ładnie. Dobra, to tutaj widzę, że z tym nie będzie problemów. Czy jakiekolwiek mamy zyski z pociągów? Okej. Okay. Okej, okay, nawet całkiem duże. Wydajemy na pociągi już 8 tysięcy, czyli dosyć dużo. Ale zadobiemy na nich już prawie 1000. Więc może być. Ja w to wchodzę. I ostatnia rzecz, którą chciałem spojrzeć, to jest kolejny, jest już blisko, bo jesteśmy naprawdę blisko, się szybko rozbudowujemy. Stacja uznania wody. No ma, tym się jutro zajmiemy. Okej, okay. Zbuduj 210 detektorów kolejowych. Czekaj, czy my naprawdę tak szybko zrobimy ten scenariusz? Jak ja już 13 tysięcy ludzi przywiozłem pociągami. Okej, okay, rozumiem, musimy zwolnić tempo. I ten scenariusz będzie trochę dłuższy niż scenariusz sam z siebie, będzie się tutaj ciągnąć. Bo ja po prostu nie wytrzymam, jak my go tak szybko skończymy. Dobra. Ostatnia rzecz, już naprawdę ostatnia, bo ja mogę zapomnieć. A ja rzadko gram tutaj w ten scenariusz, więc nie chcę tego zrobić. Ciach. I ciach. Masz. Dobra, podłącz, podłącz. I tu weź mi to podłącz. Dawaj, dawaj. Dobra, mamy to. Jeszcze muszę włączyć ten dodawanie tego filmu, więc byłoby dobrze, jakbym to zrobił szybko. Dobra. Już, już, już macie ścieki. Tak? Czekaj, pokaż. Dostępność wodociągów jest teraz niska. No to, czyli macie wszystko. Dobra, tutaj. Aha, okej, okay, omijacie mnie, frajerzy. Fajnie. I tutaj też widzę, że ją jedziecie. Czyli zobaczcie, omijają mnie. Jednak nie omijają. Dobra, tutaj wewnętrzne pociągi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale już na moim kanale, tak? Już niedługo. Dzisiaj nie wiem, czy się pojawi odcinek z... Znaczy pojawi się na pewno, ale późnym wieczorkiem z Industries, bo mam trochę rzeczy do zrobienia i nie będę mieć tak w 100% pewności, że będę mieć wystarczającą ilość czasu, żeby go nagrać. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Oj, te pociągi. Dobra. Cześć!